przygotowaliśmy kilka rzeczy, od których jakby chcielibyśmy zacząć, a co tak naprawdę będzie po drodze, to się okaże. Okej, jesteśmy u góry. Tutaj mamy korytarz. Tu mamy korytarz, tu mamy pokój Leszka. Tak naprawdę można by było pomyśleć, że góra i część tej nieruchomości w tym momencie się kończy. Ale tu mamy jeszcze wyjście na strych. I teraz co ciekawe, całe to pomieszczenie, ono było w ogóle niezagospodarowane, że ono też należy do nieruchomości. Na pewno remont zaczniemy od wymiany dachu, dlatego że dach jest dziurawy i w ogóle widać jakieś gniazda na nim. On ewidentnie przecieka. Tu będzie ściana, tak, że będziemy oddzieleni jakby od strychu. Tą ścianę wyburzamy, tworząc jedną całość. Docelowo nie będziemy robili sufitów, czyli tak jak widzicie tutaj, te belki i to poddasze, to ono takie już zostanie. Czyli tak, czyli ta ściana idzie całkowicie, ją wyburzamy. I tutaj mamy teraz ten przerażający motyw, który generalnie zniechęca i myślę, że zniechęcił też potencjalnych nabywców. Dlaczego to tak wygląda? Ponieważ u góry w poddaszu jest, na dachu jest dziura i po prostu kapie tędy woda. Te belki są przegnite. No dlatego to też się tutaj zarwało i no, wygląda to tak po prostu od wilgoci. Tutaj ta belka, nie wiem czy będzie ją dobrze widać, ona jest przegnita, ale belka obok już jest dobra, co świadczy o tym, że najprawdopodobniej trzeba będzie wymienić 3, może 4 belki i cała reszta jest ok. Nie będziemy robić nowego sufitu, zwalamy go całkowicie. Tamtą ścianę wyburzamy, tą ścianę wyburzamy. Wchodzimy na górę i mamy piękną, dużą przestrzeń z odkrytymi starymi belkami na poddaszu. Może będzie tutaj jakaś mała łazieneczka ewentualnie. Tak naprawdę nie wiemy, czego nie wiemy. Nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy tak naprawdę jeszcze, jak wyglądają mury. Z jednej strony wygląda to przerażająco, a z drugiej strony no po prostu rada do wyremontowania. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie da się tylko tego, co się nie da, a poza tym to wszystko się da. Jeżeli okaże się, że strop jest spróchniały, to znaczy, że wtopiliśmy. Natomiast jeżeli strop okaże się dobry, to znaczy, że to była dobra inwestycja. Ale teraz możemy jedynie zgadywać. Możecie się pomęczyć w komentarzach, może dojdziecie do tego, czy ten strop jest dobry, czy nie. Życzę powodzenia. Myślałam, że będzie ciemno, ale nie jest tak źle. Okej, no to wygląda tak. Schody, które prowadziły do góry, tak, tam się idzie do góry, one spadły na dół, na dole mamy piwnicę. Piwnica ma około metra wysokości, no nie sądzę, żeby oni z niej korzystali, bo trzeba by było na kolanach chodzić. Więc my z tej piwnicy też nie skorzystamy, w związku z tym trzeba będzie ją zasypać. Tu idziemy sobie dalej. Tu mamy duży pokój. Tu jest duży pokój. Tam jest wejście. Tu mamy kuchnię. No, w związku z tym, że tu nie ma tej podłogi, to trzeba będzie ją skuć całkowicie i zrobić nową wylewkę. Tutaj widać piękną czerwoną cegłę. Na pewno będziemy ją uwydatniać. Nie będziemy tutaj zalepiać tynkami. Cegła jest wszędzie. Także na pewno będziemy zrzucać ten tynk i no i tak jak wspominałam, nowego nie będziemy robić, zostawiamy cegłę. Tam jest sufit. W związku z tym, że to wszystko jakby no śmierdzi, jest zawilgocone,
to też trzeba będzie zrzucać. Tutaj mamy to miejsce, które Wam pokazywałam u góry, właśnie z którego cieknie dach. Tutaj jakby idzie dalej, nie? Czyli wszystko to trzeba będzie zrzucić i robić na nowo. Najprawdopodobniej też nie będziemy tego tynkować, tylko po prostu wyłożymy to starą deską. Zobaczymy. Chciałabym najlepiej, żeby wyburzyć tą ścianę, ale to jest ściana nośna, w związku z tym no, stanowi dosyć ważny element tego domu albo tej konstrukcji. Ale co? Myślę, że na pewno jakąś część na pewno jesteśmy w stanie wyburzyć, żeby poszerzyć wejście, żeby nie było takiego odczucia oddzielenia, tylko będziemy wchodzić, na pewno ta ściana też, ją też wyburzymy. Zależy mi na tym, żeby zrobić otwarte przestrzenie. Otwarte przestrzenie, cegła, stare belki, generalnie idziemy w ten klimat taki rustykalny. Tu poszerzamy wejście. Tą ścianę między łazienką a dawną kuchnią wyburzamy, no bo bez sensu taka mała łazieneczka, także chciałabym ją przesunąć gdzieś do tego momentu, tak jak stoję, żeby poszerzyć, zrobić trochę większą łazienkę, a tutaj zrobić salon i tu ewentualnie będzie takie miejsce na łóżko dwuosobowe. Nie robimy jedynek, nie robimy z tego agroturystyki, schroniska dla młodzieży, ani nic z tych rzeczy. Robimy elegancki apartament w rustykalnym stylu i będą dwie dwójki, dwa podwójne łóżka, jedno na dole, drugie u góry. Na dole będzie łazienka, u góry będzie łazienka i tutaj będzie dodatkowo kuchnia. Jeśli będzie to możliwe, to chciałabym tutaj wstawić jeszcze jedno okno. Wiem, jak się robi dziurę, wiem, że można zrobić dziurę w blokach betonowych, wiem, że można zrobić dziurę w drewnie. Nie wiem, jak to się sprawdzi, jeśli chodzi o cegłę. Za to już będzie odpowiedzialny mój mąż, żeby to zaplanować i jakby oszacować, czy to jest w ogóle do zrealizowania. Drzwi są całkiem spoko. Myślę, że w ogóle moglibyśmy je wykorzystać, jeśli nie w tym domu, to może w innym. W ogóle podobają się też te zielone drzwi. Fajnie, szkoda, że są takie zniszczone, bo zostawiałabym ten kolor. No i moje ulubione drzwi to są drzwi wejściowe, które są w ogóle piękne. Zobaczcie, jakie mają skrzydło. Na pewno trzeba będzie je odrestaurować. Nie wiem, ile to będzie kosztowało i nie wiem, czy to jest realne. Ogólnie jest trochę popękane, ale no, będzie mi zależało na tym, żeby je odzyskać. Jeśli chodzi o popękane mury, tam wysuwają się cegłówki. Tutaj mamy jakieś pęknięcia. Nie znam się na tym. Marcin to z kimś konsultował i podobno da się to zrobić tak, żeby to była jakby no nie tyle co zaklejone, co żeby to była trwała konstrukcja. Na pierwszy rzut oka dom wygląda tragicznie, ale im częściej tutaj jestem, tym coraz bardziej dochodzę do wniosku, że wcale nie jest aż tak źle. Ogólnie jest tutaj 1000 metrów działki, jest dwóch sąsiadów jeszcze, mieszkają tam. I działka jest podzielona na trzy części. Tutaj jest pasek, który nie jest zagospodarowany, on jest oddzielony starym metalowym płotem. To tak naprawdę też jest część wspólna, ale myślę, że w ciągu tygodnia Marcin przyjedzie tu z kosiarką. Jeszcze pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. Kiedy zaczynamy remont? W związku z tym, że jeszcze trwa sezon weselny i mamy dosyć sporo pracy. Sezon weselny kończymy gdzieś we wrześniu, także myślę, że jeśli wszystko dobrze pójdzie i będziemy dysponowali czasem i jakby no, będą możliwości, to chcielibyśmy ruszyć już na jesień.
tak jak wspominałam wcześniej, ważne jest, najważniejsze jest, no, żeby zacząć od dachu, a potem możemy tutaj sobie zimą dłubać. Kiedy nagram kolejny filmik? Nie mam pojęcia. Możecie mnie inspirować w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Może macie jakieś pytania odnośnie tego domu? Nie udzielam odpowiedzi na pytania stricte dotyczące Leszka, ponieważ no, nie mam wiedzy i generalnie nie interesuje mnie ten człowiek. Także zapraszam Was do komentowania, do subskrybowania. Możecie wysyłać do mnie wiadomości. No, kolejne filmiki będą wkrótce, także zostańcie ze mną i dzięki, że jesteście.